Gdy myśli się o warowniach, to człowiekowi rodzi się przed oczyma jakaś duchowa walka, która jest pewnego rodzaju wojną z enigmatycznymi siłami. Ale Paweł jasno określił, w jaki sposób burzy się warownie. On to powiedział. I napisał tak: oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni. I teraz co? Nim unicestwiamy złe zamysły, unicestwiamy wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się posłuszeństwu Chrystusowi. To są trzy strategiczne narzędzia do niszczenia warowni. List do Koryntian 10:4-5. To są narzędzia do niszczenia warowni. Narzędziami do niszczenia warowni nie są krzyki precz szatanie, nie są krzyki nie podchodź do mnie, bo cię zniszczę, czy jakiekolwiek inne rzeczy. Tak się nie burzy warowni. Warownia pęka wtedy, kiedy po pierwsze unicestwiasz złe zamysły, czyli działasz przeciwko nieprawidłowej koncepcji. Koncepcja jest taka: nie idę na ewangelizację, bo nie mam czasu. Muszę przecież wypocząć przed jutrzejszą pracą. Jak byłeś w świecie i chlałeś, balowałeś, robiłeś różne rzeczy, oglądałeś seriale do 3 rano, to nie myślałeś o tym, jak będziesz sprawny w pracy. Co to jest? Zły zamysł. Co musisz zrobić? Unicestwić. W jaki sposób? Pójść na ewangelizację. Raz, drugi, trzeci, diabeł się cofnie. Drugie narzędzie to unicestwianie wszelkiej pychy podnoszącej się przeciw poznaniu Boga. Pycha to jest niezależność od prawdy Bożej. To jest pycha. Człowiek pyszny to człowiek, który mówi: ja zadziałam inaczej niż mówi prawda i mi się uda. Nie uda się. Narzędzie to używa się w ten sposób, że kiedy przychodzi człowiekowi do głowy myśl o tym, że może poza prawdą Bożą zadziałać, to musi tą myśl uznać za uzurpatora i zmienić tą myśl na zgodną z prawdą Bożą. Rozumiesz? I po trzecie, zmusić wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Ludzie myślą, że jak żyją w łasce, to wstaną rano i będą myśleć jak wszyscy aniołkowie. Nie. Wstajesz rano i myślisz jak człowiek. Rozumiesz? I wiesz, co musisz zrobić? Wziąć każdą myśl, która jest myślą niezgodną z prawdą Bożą. Rozumiesz? I natychmiast ją wyeliminować. Natychmiast. Jak przyjdzie ci myśl, jak zdejmiesz nogi z łóżka: jestem taki przemęczony, to jest myśl niezgodna z krzyżem. Rozumiesz? Wstałeś właśnie rano i pomyślałeś niezgodnie z wymianą krzyżową. Niezgodnie z wymianą krzyżową pomyślałem.
Wiesz, co zrobiłeś, jak stajesz się na nowo? Z tą myślą od razu zgrzeszyłeś. Przeciwko Chrystusowi, który wziął twoje niemoce, abyś mocą Jego mógł być pobłogosławiony. A więc kiedy taka myśl przychodzi, to się mówi: wo diable, jestem wypoczęty jak nigdy dotąd. Mogę biec, nie zatrzymywać się. Jestem silny siłą potęgi Boga. To oznacza brać autorytet nad myślami. I wtedy diabeł wysiada. I tak się niszczy warownie. Jak będziesz się dzisiaj modlił, to niech te narzędzia będą częścią twojej osoby. Powiedz: Boże, umocnij te narzędzia we mnie. Naucz mnie, jak mam ich używać. Boże, pomóż mi, abym uderzał w demoniczne warownie w taki sposób, jak ty powiedziałeś. Nie chcę używać cielesnych sposobów. Nie chcę kombinować. Chcę właśnie tak, bo ty powiedziałeś, że to działa. Ojcze, wywyższamy ciebie za to, że jesteś prawdą. Za to, że twoja siła, siła twojej prawdy, ona przenika nas teraz. Uwielbiam Cię, Duchu Święty, za to. Uwielbiam Cię. Czczę Ciebie, Boże, za to, że Twoja prawda jest silna, mocna i nic nie jest jej w stanie pokonać. Bierzemy Twoje narzędzia, Boże. One są naszą własnością. I uderzamy wszelką demoniczną warownię, która stoi na drodze naszego sukcesu życiowego. Ogłaszamy, Boże nasz, że w Tobie wszystko możemy, że w Tobie zawsze zwyciężamy. Że Twoja siła jest naszą siłą, że Twoja moc jest naszą mocą, Twoja mądrość jest naszą mądrością, a Twoje myśli są naszymi myślami. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Hakoro, koro, woko, to soko, no gloria. Módl się do Niego. Ponad wszystko, to być blisko Ciebie.
śpiewam ci, bo chcę. Jesteśmy tu, Ojcze!
Wszystko mogę w tym,
Yeah.
opuszczasz z serca. Szakitana fakatana kamaris. Ślana na te kenemese. Aniołowie wojny, wzywam was na to miejsce. Wypchnijcie to do końca. Do końca z tego miejsca. Do końca. Poza kościół. Poza kościół. Poza kościół. Ale się ma na nas, Jezus. Jeżeli doświadczasz pewnego stanu wzdłużenia, to to jest duch. To jest duch. Wyjdź do przodu. To jest duch. On nie ma prawa panować w twoim duchu. Nie nazywaj tego inaczej. To jest inny duch. To jest inny duch. Jeśli przyszedłeś, przyszłaś tutaj i odczuwasz stan wzdłużenia, to nie nazywaj tego niczym innym. To jest duch. To nie jest Duch Święty. To nie jest Duch Święty. Artur będzie się o was modlił. A jeśli jeszcze pośród was są ludzie, którzy brali udział w środkach, w dziwnych rozmowach, w obkazywaniu liderów i ich pasterzy, dawać do przodu. Right.
kala, ta sta kala, ta sta kala, silne duchowe oczy. Oh,
że wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. To jest kłamstwo. Tam tak nie jest napisane. Tam jest napisane, od tego dnia zaczęto przeklinać Pana. Tak mówiło kino. Od czasów Seta imię Boga jest przeklinane. Do czasów Nowego Przymierza. Kiedy Jezus Chrystus powiedział, że każdy, kto wezwie Jego imienia, będzie zbawiony. Potem powtarzał to przez swoich apostołów. Cały świat tkwi w przeklinaniu Boga. Wystarczy wypowiadać słowa niewiary i przeklina się imię Pańskie. Tak jak od czasów Seta, tak i dzisiaj. Jesteś człowiekiem Nowego Przymierza. Wezwano nad Tobą imienia Jezus. Stałeś się nowym człowiekiem. Wzywaj imienia Jezus swoim słowem i sercem nad tą splugawioną ziemią. Módl się. Ojcze, wywyższamy Cię. Z miejsca autorytetu Kościoła ogłaszamy Twoje panowanie w nas i wokół nas. Twoje prawa, Twoje cele i Twoje dążenia. Ojcze, w imieniu Jezusa ogłaszamy prawo łaski na tej ziemi. Ogłaszamy prawo łaski. Ogłaszamy Twoje prawidła wiary. Ogłaszamy, że jesteśmy Twoim głosem i Twoim ramieniem. Shut up!
patę na zielo, patę na sede, na fakę na zielo. Jeszua, ale będę sede na zielo. Trema, nie amona, ma na sede na zielo. Szukina, nie będę na zielo. Jeszua, ale będę na zielo. Yeah.
To byś szczęśliwy był.
Thank you.
chlebu. Jedz chleb. Powiedział, otwórz sluzkę na pewno. Nie planuj. Bądź jak dziecko. Jedz chleb. To czas jedzenia chleba. Jedz chleb. Nie jest czas się wypowiadać. Nie myśl o swojej służbie, o tym, co masz robić, o twoich planach. Jedz chleb. Niesiej chleb. Chleb się je. Prorok kiedyś powiedział, jeśli jest jakaś głębina, to ona na pewno wezwie drugą głębinę. Jeśli jest głębina potrzeby człowieka, to ona wezwie głębinę zaopatrzenia Bożego. Tu nie trzeba nic więcej. Tylko rozłożyć swoje serce.
Grzesiaku, pyk w zagrodzie. Bóg mówi, jeszcze jesteś w zagrodzie. Czekasz na otworzenie drzwi. Rośniesz w niej. Bóg mówi, że każda sprawa pod niebem ma swój czas. I ma swój sposób. Niedługo zobaczysz, że furtka tej zagrody się otwiera. Będziesz już znał sposób działania. Wtedy sobie powoli wejdziesz. Panu Pan i Królu.
Święty, święty, święty.
Święty, święty, święty.
domagasz w jakikolwiek inny sposób. Potrzebujesz uwolnienia być może. Chodź na przykład. Każda osoba. Wrzody na żołądku. Kto ma problemy z wątrobą, z wrzodami na żołądku? Taka osoba podejdzie do mnie tutaj, blisko. Osoba z problemy z żołądkiem lub z wątrobą. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Wątroba, problemy z wątrobą. Módl się o nich, kładź na nich ręce. Uwalniamy w tej chwili uzdrowieńczą moc na ich ciało. Przez imię Jezus. 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 Słowa wiedzy. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Proponujemy zdrowe. Zdrowe wątroby. Przede na żołądku znikają przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Żołądki wracają do normy. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Wątroby zaczynają pracować prawidłowo. Przez imię Jezus. Zdrawiajcie ich. Aleluja. Aszyka. Aszyka. Aleluja. Nina, chodź do mnie. Módl się o niego. O niego. Powiedział o wszystkie jego sprawy, niech on ci powie i móc się o te rzeczy. Porozmawiaj z nim, rozmawiaj. Na nim tak. Módl się na nim. Czy ktoś ma alergię? Potrzebujesz w tej chwili uzdrowienia z alergii. Podejdź do mnie tutaj, w tym miejscu, gdzie ja stoję. Uzdrowienie z alergii. Aleluja. Aleluja. Módl się o mnie. Moje dwójkę. O, jest takie telory. Wszelka choroba jest nieprawością. Wszelkie zniewolenie jest nieprawością. Jezus niszczy dzieła nieprawości. Asiu, a tam idziesz, okej. Okay. Tutaj podejdź do mnie.
Święty, święty Bóg, Panów Pan i Królów Król. Święty, 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 święty. Thank you.
Również do Ciebie wszystko ma swój czas pod tym niebem. Każda sprawa ma swoje rozwiązanie. Wiele rzeczy, które Ci przyszło łatwo, rozpłynęły się jak woda. Bo łatwo zdobyty majątek znika. Nie bój się trudnych rozwiązań. Bo mówi, kiedy będziesz decydował, jak dojrzały mężczyzna, wtedy ja będę z Tobą jak dojrzały mężczyzna. Jeśli nie będziesz chciał decydować i będziesz jak dziecko, to ja będę też z Tobą jak dziecko. Nie bój się decydować. Bez względu na to, że nie miałeś wzorca, możesz odważnie decydować jak dojrzały mężczyzna. Masz taką siłę w sobie.